Witajcie. Chcę dzisiaj Wam opowiedzieć kilka słów o druhu Zbigniewie Chmieńskim z Częstochowy Nagrobek. Pokazywałam Wam niedawno na moim kanale, więc też chciałabym Wam opowiedzieć parę słów o tej postaci. Korzystałam z materiałów zawartych w przewodniku biograficznym po cmentarzu Rakowskim w Częstochowie pod redakcją doktora Juliusza Santowskiego z Częstochowy i z publikacji Odeszli na wieczną wartę Edwarda Szostaka. Nie znałam akurat Zbigniewa Chmieńskiego osobiście, a wydaje mi się, że jest to warta postać do upamiętnienia. Zbigniew Chmieński urodził się 5 czerwca 1936 roku w miejscowości Wysoka w powiecie zawierciańskim jako syn Mariana i Leokadii Zmajewskich. W 1954 roku kończył liceum pedagogiczne w Zawierciu, a w 1956 Wydział Matematyczno-Fizyczny Studium Nauczycielskiego w Katowicach. W latach 1956-1958 pracował jako nauczyciel szkół podstawowych w Katowicach. W latach 1958-1959 pracował w szkole podstawowej nr 7 w Częstochowie. Od 1959 roku pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w Błazach, zakładając tam i później prowadząc kółko fotograficzne. Był też kierownikiem szkoły w Hucie Starej B. Pracował też jako wizytator w Wydziale Oświaty i Wychowania przy Urzędzie Powiatowym w Częstochowie, także w Domu Dziecka we Wrosowej. Swoją służbę harcerską rozpoczął w Chówcu Ziemi Zawierciańskiej, pełniąc służbę zastępowego, przybocznego, drużynowego harcerskiego, a także komendanta szczepu. W latach 1968-1975 pełnił funkcję komendanta chówca ZHP Częstochowa Powiat, był taki chówiec. A od 1975 roku prowadził chorągiew częstochowską ZHP. Do 1981 roku był członkiem Rady Naczelnej ZHP i dzięki jego staraniom chówiec uzyskał stałą bazę obozową w Złotym Potoku, który służył zuchom, harcerzom, instruktorom do 1990 roku. Z jego inicjatywy utworzono też harcerski ośrodek wodny w Poraju. Interesował się też druh Zbigniew numizmatyką, był kolekcjonerem, organizatorem wystaw czy autorem też publikacji. Zmarł 11 grudnia 2007 roku w Częstochowie i jest pochowany na cmentarzu Rakowskim w Częstochowie. Żegnały go setki osób, wśród nich instruktorzy harcerscy, także przyjaciele, którzy z nim współpracowali. A jeżeli oglądają mnie osoby, które znały drucha Zbigniewa Chmieńskiego, czy to ze szkoły, czy z harcerstwa, to dajcie znać w komentarzach pod tym filmikiem, jak go zapamiętaliście, co Wam dobrego zrobił. I do zobaczenia wkrótce. Cześć.